Cześć, mam na imię Agnieszka. Jestem producentką dubbingu filmu pod tytułem Kierunek Księżyc. Serio jesteś człowiekiem z Ziemi? Tak, świetnie. Mieliśmy przyjemność z 500 kandydatów wyłonić 3 laureatów konkursu Wielki Mały Głos dla sieci kin Cinema City. Mam na imię Basia i przyjechałam z Wieliczki. Mam na imię Monika i przyjechałam z Bydgoszczy. Mam na imię Hania i przyjechałam z Krakowa. Przydzielą każdej z nas dziecko, którym mamy się opiekować przez całe życie. Nasz zbiór to jest spadających gwiazdeczek. Chodzimy do takiej szkoły spadających gwiazdek i wszystko mówimy prawie wszystko synchronicznie. To będziemy teraz znowu ją grać, ok? One są takie bardzo rozchichotane i cały czas się są uśmiechnięte. Pewnie, żaden problem! Fajne jest to, że słyszę swój głos w postaci. Ja w ogóle robię to po raz pierwszy i ogólnie się bardzo denerwowałam, ale niepotrzebnie. Jedna z najtrudniejszych rzeczy było, żeby wejść w ten sam czas z koleżankami. Jak mieliśmy coś chórem powiedzieć, to było dosyć trudne. He was going to look after me then. To ściśle tajne! Można się tak bawić swoim głosem, jakby wypowiadać inne postaci, jakby swoje uczucia. Przygotujcie się na nieziemską przygodę. Takiemu wyzwaniu sprosta tylko prawdziwy bohater. Która zabierze was. No padnę ze strachu, dziecko, dziadek i robak. Na Księżyc i z powrotem. Żeby zostać młodym aktorem dubbingowym, trzeba przede wszystkim wykazywać w tę stronę zainteresowanie. Serio jesteś człowiekiem? Ćwiczyć głos to jest oczywista oczywistość, to jest zawsze warto robić. Ćwiczyć dykcję z całą pewnością. No i myślę, że zachować taką dziecięcą spontaniczność, bawić się troszeczkę tym, oglądać różnego rodzaju animacje i próbować się odnaleźć w tych postaciach. Świetnie się bawiłam i polecam każdemu dubbingowanie i udział w konkursach. Cześć wszystkim, przepraszam, ale jestem już troszeczkę spóźniony. Przed chwilą minąłem 3 dziewczyny w przejściu. One podobno postawiły bardzo wysoko poprzeczkę. Mam nadzieję, że ja też podołam. I koniecznie oglądajcie Kierunek Księżyc. Patryk Cebulski. Na razie.